Siema mordy, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. Ja jestem Fris, to jest kolejny odcinek. Słuchajcie, dzisiaj robimy po raz kolejny coś strasznego. Będzie to exploring opuszczonego sierocińca z aktorami w środku. Ja wiem dosyć dużo, jeżeli chodzi o ten cały filmik. Natomiast cała moja ekipa i dziewczyny, które z nami będą, nie wiedzą zupełnie nic. Zanim do tego przejdziemy, słuchajcie, subskrybujcie kanał szybciutko. Tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji i zróbcie to teraz. Dokładnie to, co tutaj wam jest pokazane, to zróbcie poniżej. Za niedługo mamy w planach zrobić kolejną fajną akcję. Jeszcze wam nie mówię jaka i dlatego też musicie zostawić łapę w górę. Także tutaj oczywiście od razu sub, oczywiście od razu łapka w górę. A tak serio, to myślę, że naprawdę, nie wiem, jakieś 90 tysięcy łap, zróbcie to. 90 tysięcy łap bez kitu i słuchajcie, kolejny straszny projekt. I tak jak mówię, ja wiem dosyć dużo, co się będzie dzisiaj działo. Będziemy robili exploring sierocińca z aktorami, prawdziwymi aktorami w środku, którzy mają za zadanie nas straszyć. Natomiast cała moja ekipa i dziewczyny, które będą zaraz na miejscu, nie wiedzą zupełnie nic. Dziękuję oczywiście Lost Souls Alley, link do nich macie w opisie. To jest krakowski dom strachu, który znajduje się na Floriańskiej 6. Zapraszam do nich, naprawdę mają fajny dom strachów i dziękuję im za opcję zorganizowania tego dzisiejszego przedsięwzięcia. I tak jak mówię, jak będzie 90 tysięcy łap w górę, to z chłopakami z Lost Souls Alley zrobimy dla was kolejną fajną, straszną rzecz. No i w sumie dla mnie też i dla całej ekipy. Tak więc, lecimy na miejscówkę dzisiejszą. Exploring opuszczonego sierocińca z aktorami. Jazda! Okej, więc słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, jest cała ekipa. Ja wytłumaczę wam mniej więcej, o co chodzi, więc... Właśnie, wytłumacz nam, Karlo, o co chodzi może, nie? Chłopaki już trochę wiedzą, bo im mówiłem dziewczyny, natomiast nie wiedzą nic. Dobra, słuchajcie, naszym zadaniem jest znalezienie kilku kartek, które są w środku i na tych kartkach będą kolejne zadania. Ja też nie wiem, jakie będą te zadania dokładnie, więc to będzie ciekawe. Wszystko organizuje, tak jak mówiłem, Lost Souls Alley, którzy są na Floriańskiej w Krakowie, to jest dom strachów. Dziękujemy bardzo za to. Gotowi? Trąba? Ja nie wiem, czy ja dziękuję, gotowy, tak naprawdę. Dziewczyny, ja dziękuję. Gotowe? To będzie niesamowite przyjemne. Ja myślę, że są gotowe mimo wszystko. Zamykamy, słuchajcie, auta i idziemy. To jest niedaleko stąd, tak więc mamy w ogóle latarki. Zobaczcie, jak to fajnie zrobione jest. Jak będę chciał nagrać auto, gdziekolwiek będę chciał coś pokazać, to wszystko widać. Jak powiesz łapka w górę tutaj, to... Zostawiajcie łapki w górę. To kolejna jakaś straszna, słuchajcie, akcja. Ale zobaczcie, jak dziewczyny są chętne, więc mordy, 80 tysięcy łap w górę, kolejna straszna akcja. Tak serio, dziewczyny, to trochę Łukasz was straszył po drodze, bo Łukasz mówił, że idziemy tutaj, były jakieś niesamowite rzeczy. Ale tak naprawdę, ja wam przeczytam, jakie są jakby reguły dzisiejszej zabawy tutaj. Więc tak. Gdzie jest trąba w ogóle, już zginął? Już nie żyje. I tak jak mówiłem, na początku będziemy musieli, znaczy ogólnie musimy znaleźć chyba 5 kartek, jakieś 3 zapiski, jedną mapę. To spowoduje, że dojdziemy do zakończenia. No po kolei będziemy dostawać wskazówki, tak? Będą wskazówki po prostu. Miejsca skrajnie niebezpieczne są zaznaczone ostrzegawczą taśmą albo czerwonym X-em. Tak więc słuchajcie, 80 tysięcy łap, tak jak już mówiłem. I kolejna straszna rzecz z Lost Souls Alley. Bo ja już z nimi dogaduję. Dobra, mi to nie jest 100 tysięcy. Wbijajcie łapy. I tak będzie, słuchajcie, grubo. Będzie naprawdę grubo. Teraz mamy być trochę ciszej, bo tutaj są okoliczni mieszkańcy, więc nie chcemy nikogo budzić. Słuchajcie, godzina 23:06. Pokazałbym wam, ale nie będzie działało. Znaczy nie będzie widać. No nie, jest prześwietlone. I teoretycznie teraz w prawo, za most. Tak. Oj, to jest chyba... Cholera, nie! Ja jestem, nie idę, nie, bez kitu. Dziewczyny gotowe? Nie. Dobra. Ja wracam. Ja też. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja odpalam mapę. Mamy iść do internatu. To jest budynek ostatni po naszej lewej. No więc chodźmy po prostu, nie? Dobra, zobaczcie teraz, jak to wygląda wszystko. Oświetlmy to trochę. To jest gigantyczne, nie? Ja piernicie! Jak tam dziewczyny? Dobra, wiata, przeszliśmy koło wiaty i tu jest czerwony budynek, czyli budynek internatu. O, tu jest wejście! Dobra, i teraz tak, słuchajcie. Sypialni na drugim piętrze w internacie. Ja proponuję tam, na świetlicę, to świetlica to tu musi być. To jest strasznie trąba! O nie, patrzcie! Ja tam wchodzę. Tu jest lalka. Widzicie ją? Widzicie, co będzie się? Bardzo. Nie, w ogóle. Ja chyba wracam do domu. Jesteśmy w dobrym miejscu.
Czyli co, trąba, mamy kartkę. W końcu ferie, koniec drugiej lekcji. Razem z Michałem zamierzamy od... O chłopie! Co? Co? Takie paranormalne dzieci. Dobra, czytaj. Dobra, pan od zajęć praktyczno-technicznych powiedział, żebyśmy przyszli pojutrze się do jego pracowni. To wszystko nam wytłumaczy. Dobra, dobrze. Są schody do góry? O, skąd to krzesło tu jest? Dobra, wychodzimy chyba. Chodźcie, to jest połączone. Tak więc słuchajcie, jedna kartka za nami. Idziemy do skrzydła bocznego, które jest po drugiej stronie tak naprawdę. O, to jest skrzydło boczne. Wchodzimy, słuchajcie, tutaj to jest skrzydło boczne. Idziemy. Dobra, jesteśmy na pierwszym piętrze. O, jest kartka druga. O, trąba, dawaj. Czytaj, trąba. Zgubiłem niebieski długopis, jak zwykle. Wychowawca Marek znowu będzie na mnie zły. Zajęć praktyczno-technicznych jest fajniejszy niż myślałem. Michał też tak myśli. Zaprojektowaliśmy super skocznie. Rok temu, jak byłem w drugiej klasie, nie mogliśmy jeszcze jeździć na nartach. Jutro już mamy budować, nie mogłem się doczekać. Mamy przyjść do... kantorka. Dziś walentynki. Czemu tu nie ma żadnych dziewczyn? Bo umarły. Dobra, czyli idziemy do kantorka za kuchnią, tak? Okej, budynek drewniany, parter, kuchnia. No i tam idziemy. Tam byliśmy, tak. Byliśmy tam już, tam wracamy teraz. Mati, jak wrażenia na razie? Jest okej, ale ja myślę, że gra dobrze się zaczyna. No, też tak myślę. To jest tak ogromne, że po prostu to jest jakaś masakra, nie? Wbijamy tu, tak. To jest kuchnia. Jadę, ja drugie piętro... Do kantorka za kuchnią po łopaty. Kantorek za kuchnią. Czyli tutaj. Magazyn. Nie, magazyn. Tam z tyłu. No, to tam z tyłu chyba. Fuck. Słyszycie to? Oh, fuck. No, idziemy, chodź. Chodź, idziemy do tego pościoła. Tam to jest. A? No. Kurde, to była podpowiedź na pewno. No, żebyśmy tak. Żebyśmy szli w tą stronę. No, tylko nie wiem, gdzie to było. Nie. Tak był dziwne, że z każdej strony jakby. Z każdej, nie? No, to musi być ten, zobaczcie. Patrzcie, doszliśmy do końca i to jest ta ściana, to jest żółty budynek. To jest ta ściana, tam przed nami jest zielony. Musi być ten budynek. Mamy problem, nie wiem, gdzie teraz. Czyli musimy, słuchajcie, trochę dokładniej szukać, bo totalnie nie jest tak łatwo znaleźć, nie jest tak bardzo prosto ukryte. Jest! Dobra, cicho, teraz trąba czyta, uwaga. Tu są wypisane imiona i nazwiska chłopaków z kółka sportowego narciarstwo. Wszyscy chłopcy proszeni są o zabranie łopat i zbiórkę przy magazynie. Henryk Wójcik. Dobra, słuchajcie, to będzie misja. Magazyn jest w ogóle tak tam w lesie. No mówię całkowicie poważnie, zobaczcie. Także słuchajcie, idziemy teraz do magazynu, który jest w lesie. Pamiętajcie, że tutaj nam pan nauczyciel kazał wejść. Ja go stworzyłem. No bardziej. Bejtowałeś mnie. Nic tam nie ma. Musisz tam... Dobra, nic tam nie ma, Troma, chodź dalej. Dobra, myślę, że powinniśmy wejść do środka w ogóle, do wszystkich tych magazynów i szukać kartę. Tu jest kartka. Jest? O, jest kartka. Trąba, czytaj. Czwarta kartka nasza. Michał złamał nogę dzisiaj rano. Zabronili nam skakać, ale i tak śniegi już schodzą. Ferie powoli się kończą. Pan Henryk od ZPT zapraszał mnie i kilku chłopaków do nowej sali komputerowej zaraz obok pralni. Podobno ma jakąś nową super grę. Robiko. Nigdy jeszcze nie grałem na komputerze. Nie mogę się doczekać. Mamy ile trąba kartek? Cztery kartki mam. Mamy znaleźć 5 kartek, 2 listy i mapę. Ej, ale czekaj. 5 notatek, 2 listy i mapę. Taki jest nasz cel. To jest lista. Dobra, nieważne, na razie szukajmy. Gdzie mamy iść trąba teraz? Stale komputerowe. Koło pralni, tak? Tak. Dobra. Mati, jak ci się podoba dzisiejsza gra? Nie mogę doczekać, żeby coś... Ale dobrze to zorganizowali, co? Powiem ci tak. Za dobrze. Wchodzimy tam, do tej szopy. Tutaj wchodzimy. Może tamtymi drzwiami teraz wejdźmy. Dobra, w takim razie... O, sala komputerowa. Jest? Kasia! Świetną gratuluję i zapraszam po odbiór nagrody w jadalni. Tak, tu była jadalnia, dobra, wchodzimy tędy. Będzie trochę szybko wchodzić. Co wy tu robicie? Co ty tu robisz? Kup nas goni! Brawo! Czy wiecie, co się tu stało? To miejsce nieznaczone krwią niewinnych dzieci! Kim wy jesteście? No, cały filmik nagrywamy po prostu. O nie! To nie jest... Ja p***! Uciekamy! Ej, nie, 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 trąba! Gdzie ta trąba ucieka? Wow, to był Łukasz! Chyba uciekać, nie? Dobra, gdzie mieliśmy teraz iść? Do jadalni! Gdzie?
Dobra, chodźcie, zginij. Ale czemu tam wracamy? No, musimy iść do... Mieliśmy iść do kuchni, tak? To był ten dziadek. Ale poszedł już chyba. On nam nic nie chciał raczej zrobić, po prostu. No bo może to jest właściciel czy coś, nie? I teraz szukamy jadalnia. Zobacz, nawet ktoś jedzie na rowerze. Ktoś jedzie na rowerze, stary, ale na rowerze wszystko jest łatwo. I ona szuka tam chyba, no. Ale tu jest jadalnia! Bo zobacz, tu podawali ten. Tak, szukamy ale... kart. O, jest! Jest! Trzeba ją poskładać. Dawaj, Trombo, to są jak puzzle. Są cztery puzzle. Wygrałem, jestem najlepszy. Wczoraj nie miałem już siły. Dostałem do obiadu ekstra deser w nagrodę. Wszyscy się oblizywali na moją kremówkę. Zaniosłem trochę Michałowi, bo tylko leży biedak w tej jego sali 69, jest dramatycznie. Jest to druga strona, Trombo, dawaj. Jutro zamierzam z nim posiedzieć tam dłużej i pogramy w Chińczyka. Obym się tam nie ugotował. W ogóle w całym budynku jest strasznie gorąco. Czyli idziemy w ogóle 69. Tak. Słyszeliście to? No, ja to słyszałem. Dobra. Jesteś, Trąba? Ja tam nie chcę iść. Dobra, chodźcie. Nie. Dobra, szukajcie wskazówek na nas. Widziałaś ją? Tak. Trzeba czytać, co tam było. W tej jego sali 69 jest dramatycznie gorąco. Jutro zamierzam z nim posiedzieć tam dłużej i pogramy Chińczyka. Szukajcie Chińczyka. Nam obliczyć współrzędne funkcje. Paulina, o niego, a mi ci szkoda jest. Ja tam nie idę. Nie, ja tam nie chcę iść. To jest, dobra. Dawałem dziś Michałowi wygrać. Nie będę mu... Dokładał? Dokładał, jak ma złamaną nogę. Śniegu już prawie nie ma. Pan od ZPT powiedział, że pokaże mi gniazdo głębi na całym ZPT. Na strychu. No idziemy do góry. Tam była identyczna scena. Nie, my tam mamy, po prostu mamy wejść na stryk i wziąć sobie rzecz. Kurwa, szybko na górę! Na górę szybko! Dobra, idę do ciebie, czekaj, to stąd. O, jest, czekaj. Jest, pisze magazyn, jest zaznaczony czerwonym miksem. Tylko zejdź z tego. Jest git. Dobra, musimy iść na dół teraz, do magazynu. Poczekajcie, bo mi się jakieś ustawienia, tak? Ale kiedy? Jak jej już dawno nie było? Od kiedy jej nie było? Nie było, ona teraz jak zbiegaliśmy, to wtedy ona, nie wiem, co się zostało. Asia! Asia, chodź! Chodź, Asia! Spokojnie, nie biegnij! Asia, nie biegnij! Tutaj, Łuki! Co się stało, Asia? Jak cię złapała? Schodziłam, a tam jest zawsze pończony. W pierwszym magazynie nic nie ma. Otwieramy po kolei wszystkie, tak ostatnio? Widzisz? Za magazynem. Dobra, jesteśmy za magazynem. O, coś jest. Jest klucz. Dobra, pobierzemy klucz. Dobra, nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu. W tym ostatnim zielonym. Więc słuchajcie, teraz lecimy do ostatniego domku, który nam został chyba, bo tylko w nim nie byliśmy. Mamy klucz. No i to jest pokój nauczycieli. To jest dom nauczycieli. Teraz tam lecimy. Na rogu za tym kamieniem. Tak. To tu? To jest... Zamknijcie drzwi za sobą.
Zamknij się do końca. Pogadajmy, grzecznie. Nie no, grzecznie trochę. Family friendly content, wypuść. Nie idzie na nas z laską, Jarko. Czemu uciekajmy? No bo idzie. Ale musimy z nim porozmawiać. Dobra, nie gada, mama w dupie. Stop. Możemy tam wejść do tej piwnicy? O nie! Nie, 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 siema. 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 Także to są, słuchajcie, inicjatorzy. Dziewczyny, jak wam się podobało? Mega. Trąba, jak się podobało? Naprawdę. Dobrze, poobijane, ale przyszły. Zapraszamy, słuchajcie, do chłopaków na Floriańską 6. Tak. Do Lost Souls Alley. W przyszłości mam nadzieję, że zrobimy, jeszcze mamy parę fajnych projektów, mam nadzieję, że się uda się zrealizować. Lepsze niż Dom Strachów jakikolwiek, nie? No, w Dom Strachów jesteś 5 minut, a tu byliśmy 2. Paulina. Słucham. Jak tam? Jeszcze żyję. Dobra. Paulina, ale gratulacje, wytrwałaś wszystko, co najstraszniejsze. Tak więc, słuchajcie, było grubo. Łuki, ty jak się bawiłeś? No ja się bałem bardziej o was niż się, niż wiesz. Dobra, tam... dobra. Łukasz też był taki, to ja widziałem, że tam też się bał, ale nie dało po sobie poznać. Ja się nie bałem. Trąba, wrazonka. No proszę. Fajnie. Cię, wszystkich dobrze zabił prawie. Trąba było. Wszystkich potrącił, odbił się po schodach, odbił się od mojego golenia zamiast od schodu, nie? Dziękujemy za odcinek, słuchajcie, 80 tysięcy łap. Kolejny nie wybijajcie jakieś... tego, nie. Wbijajcie. Nie, nie. 80 tysięcy łap i kolejna straszna akcja. My wam dziękujemy za odcinek. Dziękujemy Lost Souls, ale jeszcze raz. No i co, żegnamy się. Subskrybujcie kanał, siema i do kolejnego. Elo! Woo!